Witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Właśnie weszły autografy i wszystkie rzeczy z Rio. Pierwsze co się stało właściwie, to wielki skok na... wielka euforia, jeżeli chodzi o naklejki z Sztokholmu. Wiem, że mamy tło. To już wiem. I z tego co dobrze zrozumiałem, jest ono do wywalenia ogólnie. Jest ono tragiczne. To mi się... pobiera, proszę bardzo. I zobaczymy, kiedy tu będzie dostępne, bo niby pisze, że już, ale na razie jest latanie. Tam łatanie, chuj go wie. Wszystko jedno. Także za chwilę tu wejdziemy. Od razu powiem, że reakcja rynku jest. Jest, ewidentnie jest. To widać już po Sztokholmie, jak leci to do góry. Aż się sam przed chwilą zastanawiałem, czy nie wziąć tego, nie kupić po tym, co się tu wydarzyło. Bo to wygląda po prostu aż komicznie, że no tak naprawdę aż taka jest reakcja. W sensie spoko, jakiejś reakcji się spodziewałem, ale kurwa, nie takiej. Ta reakcja, jaka jest, jest po prostu przesadzona w mojej opinii. To, co się tu wydarzyło. Dlaczego ludzie tak kupują Sztokholm? To jest w ogóle... No boję się, że za chwilę tak samo może być z Antwerpem. Także zobaczymy sobie, jak to w ogóle będzie wyglądało tam, wiecie, w konsekwencji. Jeżeli chodzi o RMR, to tu się nic nie zmienia. Bardzo dobrze, że się nic nie zmienia. Wolę, żeby się nic nie zmieniało. No i co, czy już jesteśmy? Już możemy wchodzić do gry? Tak, możemy już wchodzić. Już wchodzimy do gry, zobaczymy, co tu będzie. Już będziemy mieli wszystko pokazane. Przejrzymy sobie design, jak one wyglądają, te naklejki. Czy zostaniemy zaskoczeni pozytywnie? Wydaje mi się, że istnieje kilka scenariuszy, które by mi się ewidentnie nie podobały. Wiem, że mamy holo. To wiem, że mamy papier, no to wiadomo. No i let's see. Mamy tutaj, okej. Mamy contendersów. Mamy autografy, nie mamy patchy. To ważne. Dobra, i teraz tak, mamy legendy, które znowu są ciekawe. Zobaczmy więc, jak to wygląda. No i mamy teraz tło. Mamy tło, które wygląda po prostu fatalnie na pierwszy rzut oka. Co wyście kurwa zrobili w ogóle? Spodziewałem się ogólnie czegoś z roślinnością. To już bardzo się tego spodziewałem, ale... Co wyście zrobili? W sensie... Co to kurwa jest? Co to... Co to jest? Na chuj to jest? No nie wiem. Ogólnie ja nie chcę być niemiły, ale w mojej opinii wygląda to jak gówno. Okej, okay, to wygląda fa... Dobra, to ma... A to są takie delikatne, strasznie... hologramy. Nie wyróżniające się w ogóle w żaden sposób. Dobra, to by wyglądało spoko, gdyby to takie było, ale... Ani to nie nadupia po oczach. To jest w ogóle nic nie widać, przecież to jest heroik, czy to jest losowy wzorek narysowany? Jakie gówno w ogóle, ale nasrali tym. W ogóle 4,85. Okej. No dobra, zobaczmy sobie mouse, jak na przykład wygląda. To jest dla mnie ciekawe. Okej, dobra. To jest fajne. Rzeczywiście mouse wygląda mega fajnie. To się zgadzam akurat. Może naprawdę kupić serca. Ninzy. Kurde, to nie wiem, no to w sensie... Powiedzmy sobie tak, niektóre z tych naklejek naprawdę mają potencjał, naprawdę wyglądają ładnie, w sensie, okej, no zgadzam się, niektóre z tych naklejek naprawdę są w stanie... To nie jest brzydkie ogólnie, ale no nie porównujemy tego do Antwerpu, okej, bo no po prostu co jak co, ale tu jest przepaść jakaś jedna wielka. I jeszcze najważniejsze naklejki. No jest to wyraźne, jest to, nie wiem, na przykład Heroic nie jest aż tak widoczne jak Imperial. Podoba mi się te wzorki, nie wiem jak wam, mi się one podobają. Widzę już, że te naklejki to będzie totalne gówno, niektóre z nich. Goldy to nawet tego nie oceniam, to znowu wygląda dziadostwo.
Ajajajajajajajaj, no to boli, 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 bardzo to boli. To bardzo boli, że mamy znowu Outsiders, no ale no, takie ryzyko. I teraz autografy. Przechodzimy. Mamy tutaj OO. Czy tutaj jest fala? Nie, myślałem, że zmienili. Siuchy! Ale. Okej, Lias. Wydaje mi się, że downgrade względem poprzedniej wersji. No, zdziwiłbym się, że jeżeli stary Vini nie poleci do góry, tak szczerze, po wypuszczeniu tego hologramu, po wypuszczeniu tego. Dalej. Jak wygląda Fallen? Czy jest to w starym stylu? Tak, jest to stary styl. Okej. Jak wyglądają glittery? Dobra, okej, glittery zrobili zajebiście akurat. Moim zdaniem to jest no w sensie dałoby się zrobić tu jeszcze lepiej, ale nie zrobili tego źle, bo w końcu jest to gliterowane, w końcu ta obwódka jest gliterowana, to im wyszło w mojej opinii. Bo ulepszyli to, ulepszyli. Rzeczywiście tu mamy upgrade, no i goldy, no to nie będę się już nawet wypowiadał, bo to po prostu wygląda jak dziadostwo. Mamy znowu czempiony, co jest przynajmniej według mnie jakimś dziadostwem. I ja nie wiem, jak mają według nich to się ma sprzedać. W sensie, kto to kurwa kupi? W sensie, to jest, kto ma za to zapłacić? Z jakiego powodu ktoś miałby to mieć naklejone? Z jakiego powodu to coś miałoby być naklejone przez kogokolwiek? Wygląda to tragicznie. To, okej, Sprout wygląda zajebiście. Szczerze, mi się to podoba, ale jest tragedia. Po prostu te naklejki są tragiczne. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, może macie inne opinie. Proszę komentować. Dla mnie wyglądają po prostu tragicznie i nie zdziwię się. No dobra, to już rozumiem, dlaczego że to kontakt poleciał do góry. I nie zdziwię się wcale, jeżeli teraz Ander weźmie i zwróci nagle nie wiadomo co. Bo to, co jest tu zrobione, to jest po prostu szajs. Nie wiem, no. Jest to zrobione po prostu ultra tragicznie. No, może to jest moja opinia, no, ale jest to zrobione według mnie po prostu. No chujowo, no. Pomimo, no takie coś może naprawdę. No to wygląda spoko, okej. Okay, no zgadzam się, Sprout wygląda w miarę gites. Okej, okay, jasne. Goldy nie wyglądają wcale tak źle. To jest odświeżone, to jest coś nowego, to jest coś ciekawego. Ale cała reszta wygląda po prostu, jakby się cofnęła o 5 lat. Także co, to na tyle. Trzymajcie się i hej.